Ile odpoczynku dobowego powinien mieć kierowca komunikacji miejskiej? I to jest dobre pytanie, bo tu nie będą miały zastosowania przepisy rozporządzenia 561, tylko ustawy o czasie pracy kierowcy. Mówi się tam co prawda o 11-godzinnym odpoczynku dziennym, ale oczywiście może on być skracany do 9 godzin. Ten rozdział, który traktuje nam o czasie pracy kierowcy wykonującego przewozy komunikacji miejskiej, jest tak naprawdę moim zdaniem do wymiany. Przerwy, które są w nim zawarte, są po prostu nieludzkie. No ale co do odpoczynków dziennych, to wygląda to tak, jak powiedziałem. No i trzeba się do tego stosować.